w dzisiejszym Fleszu. Budowa powiatowego centrum wsparcia coraz bliżej. Podziękowanie za inwestycje drogowe. Plany drogowe powiatu. Nowa Głowica w ZDP. Pomoc dla właścicieli lasów prywatnych. Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców. 22 sierpnia radni powiatu tucholskiego zapewnili finansowanie w wysokości prawie 13 milionów złotych na powiatowe centrum wsparcia. Odbył się przetarg na powiatowe centrum wsparcia. Po stronie finansowej musimy zabezpieczyć też na wykonawstwo powiatowego centrum wsparcia dodatkowe środki. Warto tu powiedzieć, proszę Państwa, zdecydowaliśmy się na przyjęcie tej oferty w takiej kwocie, ponieważ pozostałe oferty były jeszcze dwie oprócz tej i każda z nich o ponad 4 miliony droższa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały tej treści? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Remonty dróg to temat ciągle aktualny i ważny dla wszystkich mieszkańców. Rzadko jednak pojawia się on w formie podziękowań. Duże słowa uznania dla naszych kolegów samorządowców i radnych z poszczególnych gmin za to, że pomogli powiatowi w zrealizowaniu tych inwestycji w postaci wyasygnowania środków 20% na zrealizowanie tej inwestycji. Serdeczne podziękowania zarządowi powiatu, Radzie Powiatu za znakomite wyremontowanie odcinka drogi powiatowej z Wozi Wody do Mostów Białej. Piękne i bardzo profesjonalne wykonanie nowej nawierzchni na drodze Szumiąca Sławek. Naprawdę świetnie, łącznie z poboczami. Wszystko tak naprawdę profesjonalnie. Gęsowo Jeleń do 241. Zresztą ten remont chyba aż do Mędromierza ciągnie się. Jest to naprawdę piękna droga i co warto podkreślić, w bardzo krótkim czasie zrobione. Nie było żadnych utrudnień. To jest bardzo ważne. My się naprawdę z tego tytułu tak samo cieszymy, że udaje nam się te rzeczy zrealizować. Na szczęście mamy do tych wszystkich działań Wasze wsparcie i Waszą w tym mierze przychylność. Jeżeli uda nam się zrealizować to, co wszystko w tym roku zamierzamy, to wyremontowane będziemy mieli, tak, ponad 100 km. Zostaje nam 300 km. Na wspólnym spotkaniu, tak, wójtów, burmistrza i zarządu powiatu dookreśliliśmy i ustaliliśmy priorytety kierunków, na których drogach będziemy wykonywali projekty. Nie ma żadnej takiej sytuacji, żeby był wykonany odcinek drogi bez finansowania zewnętrznego. Oprócz tego funduszu solidarnościowego, gdzie pojawiło się, no ja myślę w tej chwili, no to już takie, no, zielone światło, które ono jest coraz bardziej widoczne i coraz, moim zdaniem, bliższe do pozyskania tych środków. Oczywiście tu przesądzać niczego nie można. To wystąpiliśmy do dwóch instytucji. Pismo złożyliśmy do dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Dyrektor generalny otrzymał naszą prośbę i ją rozważa. Natomiast otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, bo występowaliśmy o taką samą kwotę i tu definitywną odpowiedź otrzymaliśmy, że takiego dofinansowania i takiej pomocy Urząd Marszałkowski nam nie udzieli. Zarząd Dróg Powiatowych w miesiącu lipcu zakupił ramię wysięgnikowe wraz z głowicą do koszenia traw i krzewów do użyczonego przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej ciągnika. W chwili obecnej dokonujemy wykoszeń traw i zakrzaczeń, które powstały w przeciągu 2 lat na odcinku z Tucholi do Raciąża. Przewidujemy, że kolejne odcinki będą przy nowych drogach wyremontowanych z zarządzania kryzysowego.
Właścicielom zniszczonych lasów po nawałnicy z sierpnia 2017 roku zostały wypłacone już pierwsze środki z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. Właściciele, którzy jako pierwsi posprzątali zniszczony las, otrzymali już wynagrodzenie. 138 właścicieli lasów prywatnych zgłosiło, iż ukończyli prace porządkowe w swoim lesie i gotowi są przyjąć komisję z nadleśnictwa. Do starostwa spływają protokoły z oględzin po posprzątaniu lasów, które wraz z wydaną wcześniej decyzją oraz umową dają możliwość uruchomienia środków. Przypominamy, terminem właściwym na posprzątanie lasu jest 31 grudnia 2018 roku, ale aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od wynagrodzenia za uprzątnięcie lasu, pieniądze na konci właścicieli lasów prywatnych muszą być już w tym roku. Warto więc uporządkować las i zgłosić ten fakt staroście do końca września bieżącego roku, inaczej starosta tucholski nie może zagwarantować, że wynagrodzenie będzie zwolnione z podatku. Przedsiębiorcy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, czyli także działający na terenie powiatu tucholskiego, mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki na rozwój oraz pożyczki inwestycyjne. Dofinansowanymi ze środków funduszy europejskich pożyczkami o wartości od 300 tysięcy do 1 miliona złotych zarządza Polska Fundacja Przedsiębiorczości, posiadająca oddziały w Toruniu i w Bydgoszczy. Zapraszamy do Wieszucina na piknik dydaktyczno-integracyjny. Jest to 8. inscenizacja historyczna, którą organizuje Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w gminie Ceksen Światło. Z atrakcji strzelnica HFT, strzelnica ASG, grochówka z kuchni polowej, warsztaty manualno-plastyczne, a także oczywiście inscenizacja historyczna, czyli starcie w tym roku rekonstruktorów przedstawiających żołnierzy Wehrmachtu i żołnierzy Armii Czerwonej. Nowa formuła, nowe miejsce, nie boisko sportowe koło Wierzchucina, tylko plac rozładunkowy przy Wierzchucinie, przy dworcu PKP w Wierzchucinie. A do tego dużo muzyki, po inscenizacji zespół rockowy z Białorusi Dzieciuki, następnie DJ Zenas, a w międzyczasie jeszcze koncert muzyki patriotyczno-legionowej. Zapraszamy do Wierzchucina w sobotę 25 sierpnia na godzinę 16:00.